Wyłączyłem tajne reklamy, witajcie. To jest film, który zrobiłem jesienią ubiegłego roku. Daty. A jesienią, 8 czerwca. Jaką miałem brudkę? No nie, no szacun, jakaś krótka dziwnie. I Seju stał. Seju, Sej Mi stał na parkingowym osiedlu lat kilka. Tytuł taki. I proszę ja was, syf totalny straszyło. Udałem się na straż miejską, nie wiem czy to jest w tym odcinku, ale raczej w następnym. Tutaj mamy sam egzemplarz czaderski. Po wizycie na straż miejską okazało się, że panie to się nie da. To wie pan, to spółdzielni teren, to strata tata. No ale jednak wydarzyło się tak i posłuchajcie, bo w sobotę telefon i dzwoni generał i tutaj jadę z tematem z soboty. Pozdro dla was. Dzięki za wsparcie z akcji Portfel i Gazaremski wyjebany na maksa. Przepraszam. Pozdrowienia dla was. O, tu stoi sobie. Tak wyglądał ze streetu. Ojechany. Tutaj mam kawałek odcinka, gdzie byłem w Straży Miejskiej. Tylko nie pamiętam jak tam to było. Aha. Nadal stoi. Kilka miesięcy byłem później w straży, bo co? Bo spółdzielnia mieszkała mi, bo niestety, co to było? 6 września. Aaaa! Czy ja tu gdzieś w straży? O, jestem pod strażą. Cicho, cicho. Wchodzę. Jestem, wchodzę. Dzień dobry. Szkoda, mam taką sytuację. Pytanie na ulicy Broniewskiego jest targowisko. Broniewskiego targowisko. Panemski donosiciel. Może by tam rzut oka. Co pan myśli? Tadziu. Tadziu, niespodziewanie Tadziu obrazuje. Ha, ha, hi, hi, hu, hu. I później uzyska informację o tym, co z tym sejem można zrobić, czyli właściwie nic. Ale jak się okazuje, minęło pół roku i Zaremski donosiciel zwyciężył. Pozdro za was wszystkich. Nawet nie byłem przygotowany na taką sytuację. Nie mam turbo uchwytu na kamerę, bo wybrałem się na przebiegnięcie w tak piękną pogodę niedzielną. Paru kilometraczy. A tu telefon ze Straży Miejskiej. Czy pan Zaremski? Straż Miejska Bielsko-Biała. Mówię, o matko, jak fajnie. Miło, że mnie znaleźliście. Ale skąd macie telefon na Zaremski? Otóż, proszę pana, tam aspirant Pyrciński melduje, że się nazywa. Pan kiedyś zgłaszał zalegające na osiedlu od wielu lat Cinquecento. Mówię, wie pan, była taka sytuacja, to było na jesień. I tam problem z ustaleniem własności, właściciela, właściwości, właściciela wowości. I wiecie, generalnie problem. Auto stało tam wiele lat. Były o nim chyba ze dwa filmiki. Syf totalny, no kurde, wiecie, no teraz mam tutaj jakiś przybliżę element. I proszę państwa, proszę panów, proszę pań, okazuje się, że strażnik miejski mi melduje, zameldowywuje, że auto zostało usunięte. Kurde, no pozytywnie rozpatrzono prośbę obywatela. Ale ja wam powiem. Na Cinquecento było tyle wejść i tylu ludzi śledzi te moje filmy, że komuś się zrobiło łyso chyba, czy bardziej łysawo. I temat się jakby tak zakończył. Poza tym, mili moi, Cinquecento to jedno. Kolejna sprawa to, proszę panów, pamiętacie filmiki z zeszłego tygodnia w naszym hydrauliku domowym? Przepraszam, panie Marku. Okazało się, że hydraulika i jego pracę, a głównie praca Zaremskiego, śledzą kumple hydraulicy od pana Marka. I Marek, halo! Ty żeś je na internecie, kurde. I pan Marek, halo do mojej teściowej. Teściowa, halo do mnie. Ty słuchaj, usuń pana Marka, bo kumple z niego tam podśmiechujki. No i okej, no. Wszyscy to oglądają. Nie wiem, co wy na to. Co na to społeczeństwo. Ale taki jest właśnie ruch. Tu nie wejdę, kurde, za wąsko.
za wąski jestem. Poczekajcie. Już sobie zaparkuję w innym miejscu. Dobra, no korzystajmy z pogody, idę pobiegać, podjadę, cofnę, zaparkuję. Wiem, debilna czapka, co poradzić. Każda czapka może być śliczna. Brama wjazdowa. To nie ma gdzie wjechać. Dobra, zaparkuję, teraz wrócę, czekaj. Wjeżdżam na miejsce i po awanturze w straży, znaczy awanturze, po rozmowie ze strażnikami miejskimi i spółdzielnią mieszkaniową, stojący tu od 5 lat Cinquecento, tylko po nim zostały jakieś spalone ślady od wywożenia. O, tu stał w tym miejscu. No coś podobnego. Moc YouTube'a, jak podejrzewam, nie po raz pierwszy zadziałała. Okej. W takim razie wyczyściłem chwasta. Lecimy dalej. Może coś się na dzielnicy wydarzy. Przepiękna pogoda. Właśnie idę sobie pobiegać po krzakach. Proszę ja was. Czego i każdemu życzę, żeby w taką pogodę dupsko ruszyć i troszkę ruchu zażyć. Dobra. Powiem wam, że w sytuacji tak stresującej, jaka mam od piątku, dzisiaj tu na komisariat cisnę, bo wczoraj mnie tak troszkę jakby, no nie było do obrobienia generałów, żeby mnie przesłuchali. Je, proszę państwa, przesłuchali, wzięli zeznania czy coś tam. To tak się źle biega, że wszystko jest tak ciężkie, głowa pełna myśli i dziadostwa. Także wiecie, bądźcie czujni. Ale pogoda prześliczna. I tego się musimy trzymać, że jest przepięknie. To co, biegniemy dalej. Jeszcze zdyszkę zrobię. Się tam już pyknąłem. Uch, kurde. Aha, teraz saszetkę jak noszę. Także wiecie, jest dobrze. Pozdrowienia.